Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, ustawa o jakości w opiece zdrowotnej, bo taki jest jej tytuł, i bezpieczeństwie pacjenta jest tą najgorszą częścią prezentowanej nam wcześniej ustawy, która nie uzyskała w całości poparcia. I było dosyć dużo czasu, ażeby ją poprawić, ażeby zrobić to, czego w tej ustawie brakuje. Ale to nie zostało zrobione i właściwie w takim samym kształcie wycięty kawałek z tamtej ustawy trafił teraz do procedowania do Wysokiej Izby. A sytuacja jest bardzo trudna, bo jaką my mamy w tej chwili jakość w opiece zdrowotnej? Są badania przeprowadzone przez Future Proofing Healthcare, gdzie Polska, przeczytam, na jakich miejscach się plasuje. Jeśli chodzi o dostęp do leczenia, 27 miejsce. O śmiertelność z powodu nowotworów 26. O przypadki gruźlicy 25. Zgony z powodu chorób przewlekłych 23. Lata życia w niepełnosprawności 23. Zgony, którym można zapobiec 21. Śmiertelność noworodków 24. Osoby postrzegające swoje zdrowie jako bardzo dobre i dobre 26. Liczba aparatów rezonansu magnetycznego 28. Liczba psychiatrów 29. Liczba pielęgniarek i położnych na 100 tysięcy mieszkańców 25. Dostępność do leków refundowanych 26. Liczba osób niekorzystających z opieki zdrowotnej z powodu barier finansowych, czasu oczekiwania lub odległości 26. Gdyby zrobić w tej chwili ten taki sam ranking, bo trzeba powiedzieć, że to jednak jest 2019 rok, oczywiście wykonanie rankingu trwa, on wyszedłby jeszcze gorzej. Dlaczego? Dlatego, że właściwie na wszystkich etapach leczenia, a leczenie i choroba ma swoje, po pierwsze, musi być poprawa w zdrowiu publicznym, w zapobieganiu chorobom. Tego w tej ustawie to w ogóle nie ma. Tu w ogóle wydaje się, że opieka zdrowotna polega tylko na leczeniu szpitalnym. Nie ma tu tych innych elementów, które także świadczą o jakości opieki zdrowotnej. Na pierwszej linii, czyli w POZ-ach, lekarze są obciążeni. Wprowadzenie opieki koordynowanej, która sama w sobie jest bardzo dobrym pomysłem, ale jej realizacja odbiega absolutnie od tego, czego ludzie oczekiwali. Część POZ-ów w ogóle nie przyjęła tej opieki koordynowanej, po prostu dlatego, że nie są w stanie udźwignąć pierwszej pomocy, którą udziela POZ, oraz prowadzenia chorych przewlekle i rozpoznawania i diagnostyki wczesnej wszystkich chorób tak naprawdę. W AOS-ach są gigantyczne kolejki. Rekordy bije psychiatria, neurologia, a także endokrynologia. Również endokrynologia dziecięca. Jest to na pewno spowodowane też brakiem lekarzy, ale czy to jest dobra jakość opieki zdrowotnej? No nie, to jest zła. I wreszcie trafiamy do szpitali, czyli do tego, o czym mówi ta ustawa. I tu ku, że tak powiem, no, zdumieniu nas wszystkich, ta cała ustawa polega na tym, że będą przeprowadzone akredytacje na nowo, autoryzacje, które będą wymagały wysiłku od szpitala, który w tej chwili jest zadłużony, ma mało personelu i ledwo, że tak powiem, zipie. Czy to coś poprawi, że się zrobi tą autoryzację i tą akredytację again? Nie, to nie poprawi najprawdopodobniej niczego, bo od tego nie przybędzie ani pieniędzy, ani personelu, ani to niczego nie poprawi. Może rzeczywiście Ministerstwo Zdrowia, a tak naprawdę Narodowy Fundusz Zdrowia, podkreślaliśmy to poprzednio, że nie może być tak, że jakość kreuje, ocenia i płaci za to Narodowy Fundusz Zdrowia, bo to jest paranoja. To nie jest dla dobra pacjenta. No i rzecz najważniejsza. Czymże jest w rozumieniu krajów wysoko uprzemysłowionych świata i właściwie większości krajów, bo jesteśmy na 20 którymś miejscu, jakość w opiece zdrowotnej? Otóż jest to ocena wskaźników zdrowotnych. Ja poprosiłam pana ministra Brombera na posiedzeniu komisji, aby do tego czasu przysłał rozporządzenia
bo to nie będzie jedno rozporządzenie, ono nie może być jedno, bo inne musi być dla każdego nowotworu. To ja już wiem, że w onkologii potrzeba tych rozporządzeń bardzo wiele, ażeby ocenić jakość leczenia nowotworu, takiego, który może być leczony operacyjnie, takiego, który potrzebuje transplantacji szwiku i tak dalej. I to jest w każdej dziedzinie chorobowej. Potrzebne są wskaźniki. Nie dostałam w ogóle ani jednego rozporządzenia w tej sprawie, a tak naprawdę potrzebne są rozporządzenia od prawa do lewa. Jakie standardy będą oceniane w kardiologii, jakie w neurologii. Na pewno to jest w stanie poprawić jakość leczenia, bo jest rzeczą oczywistą, że nie wszystkie placówki na tych wszystkich szczeblach, o których mówiłam, trzymają ten sam poziom, panie ministrze, zresztą pan to wie dużo lepiej ode mnie. I że żeby je porównać, to sama akredytacja i autoryzacja to nic nie da. Pokaże sprzęt i no niczego. Zmniejszy się jeszcze liczba szpitali, będzie tak naprawdę jeszcze gorzej. A to, co trzeba by zrobić, to trzeba by wprowadzić jednolite standardy, które będą oceniały tą jakość. Jedyny plus w tej ustawie to jest taki, że pacjent się może wypowiedzieć, bo rzeczywiście to jest potrzebne. Ale panie ministrze, to za mało, żeby tą ustawę, jeśli nawet nie da poprawić, bo to by wymagało napisania drugiej ustawy. Także no jestem, powiem szczerze, że bardzo rozczarowana, bo było dosyć czasu, ażeby tą ustawę wpuścić na dobre tory i poprawić. Dziękuję bardzo.